chciałem zadzwonić na winylową milicję, że nie ma płyt. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. A mówię, że ja muszę to na szybko ogarnąć. Czekaj, co to jest? A, to są kolędy, to nie teraz. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę i będą kolędy. Jakiś jazzik? No to się coś wygląda. Rosyjski gór. Ja wstaję, wyglądam, a tam śnieg za oknem. No tak, ja też. Wsiadam do auta, a tu śnieg zaczyna padać. Dopiero się targ zaczyna. Kurczę, a no już tak wcześnie. Ale kombajn. O, i płytki jakieś. Co to za butelki puste? Proszę. Tu może Leonarda Cohena jakbyś chciał. Manmanarama. Pokaż co tu jest. Matka puchatka, dudek. Gruba duży. Ty kolekcjonujesz chyba, Radek. Co? Gruba durów. Nie, mam wszystko. Żartuję. Nie, coś mam, ale nie. Ja wiem. Mam podnoski. O matko. Bajek dużo. Już przestałem z bajkami, wiesz? Tak? Nie zbierasz już bajek? Zasypiasz bez bajek? Bez bajek już. Mówię kurtkę grubszą, kurwa, bo mówię. Ja też gruba kurtka, bo... Nie ma żartów. Nie ma żartów. No śnieg, no, kurczę, był rano. Śnieg, no. Żawił. O, to ja z tej strony stanę. No, dobra. Dobra. Zobaczymy, co jest. Wały jagiellońskie. Ale to zimna kurwa. Kali Familii było. Tak. Słuchasz? Tak. O, i drugie. Mech, o, dobra płyta. Dobra. O. Karel Gor. Ja tu gram. O Jezu, nie lubaj mu. Nie znajdziesz. To są maxi? Tak, są maxi trochę i tutaj to już składanki. Składaneczek. Zostawiamy ten kartonik. Kasety, płyty po 10 zł. Zobaczymy, co jest z kasety. Maxi płyty. No. Nie, 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 nie
Ale jest bajer full, idą święta. Papież. Ty robisz to, a ja robię to. 30 stopni. Takie kurwa. Jedziemy. A, to jest składaneczka. Jeszcze zowa. Cipiński. Warlock, ale chyba maxi single, tak. Panasiewicz. Biedronkowe te wydania, Charlie Parker. Małe bo było. Cliff Richard. Oczywiście Rosiewicz, bo jak nie mógł być inaczej. A jak Cliffa Richarda widziałem kolejnego. Rodowiczka. To tak jest. Amiga, niemieckie wydanie. DDR. Tak, łazuka. Bogdan, trzymaj się. No to my też się trzymamy. Trzymaj się, Bogdan. Jakiś kartonik znalazłem z kasetami i tak sobie przeglądam, co to może być. Dzień dobry. Proszę, proszę, proszę. Pan doniósł jeszcze płyt CD. Może coś do samochodu się znajdzie ciekawego. Gdzie dzwonisz, Radziu? Patrz, 9. O Jezu, nie idzie. Chciałem zadzwonić na winylową milicję, że nie ma płyt. Albo za wcześnie jest na płyt. Halo, milicja winylowa. Chciałem rozmawiać z sierżantem Jarkiem z kanału Jarek Poleca. Panie Jarku, zgłaszam, że jestem na starocie. Bez odbioru. Zanim pokażę Wam, co dziś udało mi się zdobyć na targu staroci, tradycyjnie jak w tym kontencie, jak na tym kanale, to przede wszystkim tu i teraz chciałbym Wam serdecznie, z całego serca podziękować za 1 000 000 wyświetleń na tym kanale. Pamiętam, jak zaczynałem, to ta liczba miliona to była dla mnie niewyobrażalna, jakaś góra do zdobycia, a teraz się okazało, że to dzięki Wam, dzięki Waszym kliknięciom, wsparciu, udostępnieniom, łapką w górę, czasami łapką w dół, no też się tak zdarza, licznym komentarzom udało nam się zbudować taką jedną wielką winylową rodzinę, do której ciągle ktoś nowy dochodzi, a Wy go tolerujecie, zapraszacie do subskrybowania tego kanału, żeby ten kanał się rozwijał, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. No, ten magiczny 1 000 000 przekroczony i to tylko dzięki Wam. Co mi daje oczywiście ogromną siłę, ogromną motywację do nagrywania kolejnych odcinków, do coraz większego poświęcania się, żeby ten kanał coraz bardziej rozbudowywać, żeby te filmy były coraz ciekawsze. No i przede wszystkim, żeby te płyty, które zdobywam, były także zaskakujące nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim też dla Was. Jeszcze raz bardzo dziękuję za 1 000 000 wyświetleń. Mam nadzieję, że szybko uda nam się zdobyć kolejny 1 000 000, więc kolejny szczyt wspólnie pokonamy. Co teraz? Moi drodzy, no teraz powinienem przejść do pokazywania Wam
płyt, które kupiłem na targu staroci. Zaraz oczywiście do tego dojdziemy, ale pewnie wiecie, że w ostatni weekend, w ten weekend, no bo ten odcinek nagrywam w weekend, odbywało się Record Story Day, czyli święto płyty winylowej. Kilka płyt na Record Story Day sobie wybrałem. Mam nadzieję, że uda mi się je niedługo zakupić. Zobaczymy. Nad niektórymi się po prostu zastanawiam, czy na pewno to mają być takie, czy to są takie pozycje must have, które będą coś znaczyły w mojej kolekcji, czy po prostu będą takimi płytami, które odłożę na półkę i będę dość rzadko do nich wracał. Na pewno jest jedna taka płyta, jak uda mi się ją kupić, to chętnie Wam pokażę. Co dziś? Moi drodzy, oczywiście przypominam jeszcze o tym, że w każdy wtorek od 16 do 18 moja audycja w Radiu Bemowo, więc zapraszam Was serdecznie. Jest też coraz więcej słuchaczy, coraz więcej tam jest komentarzy. Też ta rodzina taka radiowo-winylowa nam się rozrasta. Kto jeszcze nie słuchał, to zapraszam, może się spodoba, jak się nie spodoba, to po prostu nie będzie słuchał. Wracając jeszcze do tego, co kupiłem. No dziś na targu staroci nie udało mi się nic kupić, no przyznaję się, nie będę przedłużał, ale mam kilka płyt, które... To jest też dziwny przypadek, no naprawdę te płyty winylowe to chyba chodzą za człowiekiem. Wczoraj wchodząc do jednej z galerii handlowych, zrobić szybkie zakupy, nie spodziewałem się giełdy płyt winylowych, więc tak naprawdę zrobiłem sobie tam Record Story Day. Zaraz Wam je pokażę, a Wy napiszcie w komentarzach, czy to były, czy to są dobre płyty, czy to są dobre strzały, co wybrałem. Nie nagrywałem tam materiału, dlatego że tak to szybko się odbywało i spontanicznie, a był taki duży wybór płyt, że po prostu bałem się, że mówiąc po młodzieżowemu, popłynę. Pierwsza rzecz, pierwsza płyta, którą tam oto zakupiłem, to jest In The Beginning, Isaac Hayes. Kto ogląda ten kanał, to wie, że Isaac Hayes to jest jeden z moich ulubionych artystów, którego nawet dość często grywam w swojej audycji w Radiu Bemowo. Moi drodzy, pierwsze wydanie amerykańskie, 72 rok. Atlantic. Tak to wygląda z tyłu. Płyta w ogóle w stanie fantastycznym. Dziękuję temu panu, który mi zrobił promocję i mi obniżył trochę za tą płytę, dlatego że miałem już końcówkę kasy, a nie było w pobliżu bankomatu. Mówi, dobra, niech pan bierze. Jeszcze raz dziękuję. Druga płyta. Przepraszam, czy tu biją. Oczywiście jest to ścieżka dźwiękowa z filmu Marka Piłowskiego. Muzyka Piotr Figiel. Fantastyczna muzyka. Ta płyta była w stanie mint, była w ogóle zafoliowana. Ja ją już, tak jak widzicie, odfoliowałem i kilkukrotnie udało mi się ją przesłuchać, bo bardzo mi się ta muzyka podoba. Moi drodzy, to wyszło z Gad Records oczywiście i to była limitowana wersja z 2021 roku na właśnie Record Story i w ilości 100 kopii. I ona się różni od tego normalnego, klasycznego wydania Gad Records, że jest na takim białym winylku z plamkami czerwonymi, taki splaterek czerwony, bardzo przyjemnie to wygląda. Fajnie są też zaznaczone ścieżki, więc można tą igłą jeszcze trafić. Nieraz jest to tak wytłoczone, że ja mam problem, żeby sobie trafić w jakiś utwór. Męczę się z tym dość mocno, a tutaj to poszło mi dość sprawnie, jak sprawdzałem. Powiem szczerze, spóźniłem się, zagapiłem się, żeby kupić tę płytę w takiej normalnej sprzedaży. I dość długo jej szukałem, ona dość dużo kosztowała swego czasu na Allegro, na różnych giełdach, a tu udało mi się ją pozyskać za całe 100 zł, więc kwota myślę, że jak za płytę, która była nigdy nie grana i za płytę, która wyszła też w tak niskiej ilości kopii, no to myślę, że to jest bardzo uczciwa cena, aczkolwiek mogę nawet powiedzieć dość niska, ale to też dajcie znać w komentarzu, czy może się mylę. Ale zanim Wam pokażę ostatnią płytę, która jest naprawdę sztosem nad sztosy, to pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, łapka w górę i lecimy po kolejny milion. Dobra, trzecia rzecz,
Poszukiwacze zaginionej Arki, John Williams. Jak ktoś śledzi mój kanał, to wie, że mam już w wydaniu japońskim taką płytę, ale klasyczny soundtrack, czyli po prostu muzyka Johna Williamsa. To jest 81 rok. Wydanie, jak widzicie, jest obi, czyli japońskie. Moi drodzy, bo to jest wydanie dość nietypowe. Ja to miałem okazję już odsłuchać. Tutaj są ścieżki dialogowe z muzyką i z efektami z filmu. Inaczej się tego słucha niż klasycznej ścieżki dźwiękowej. Tak jak pewnie wielu napisze w komentarzach, że to jest pewnie płyta, którą się raz posłucha i się odkłada na półkę. Tak, zgadzam się, ale to też jest warto mieć na półce, bo jest to bardzo rzadkie wydanie i myślę, że już dość trudne też do dostania. Szczególnie, że zaraz Wam otworzę w środku, jak to pięknie wygląda. Ale zanim pokażę Wam środek, zobaczymy tył. Tak to wygląda z tyłu. Środeczek. Moi drodzy, piękne to obi tutaj zachodzi. Tutaj jeszcze w środku mamy dwie rzeczy, które za chwilę pokażę. Ale jeszcze chciałem Wam pokazać, jak ten gatefold cudownie wygląda. Płyta oczywiście klasyczna, ja już jej nie będę wyciągał, wyciągnę ją tylko z folią i pokażę. Proszę bardzo. Folijka jeszcze japońska. Jak widzicie. No i teraz ten creme de la creme w wydaniach japońskich, w płytach winylowych. Czyli ten dodatek w języku japońskim, on tutaj także jest w języku angielskim i tutaj są zapisane ścieżki dialogowe z poszczególnych fragmentów płyty. O, mam nadzieję, że dobrze widać. Jak widzicie, stan rewelacyjny tej składki. Płyty również oczywiście, okładki również tego gatefolda. I jako dodatek w tym wydawnictwie z 81 roku był taki album ze zdjęciami z filmu. Zobaczcie, kilka Wam pokażę. Czyli można powiedzieć, że jest to kompletne wydanie. O, i taki indie młody, Harrison Ford jeszcze młody. Naprawdę płyta i cieszy ucho, i cieszy oko, więc jest absolutnie dla miłośnika płyt winylowych po prostu kompletna, jeśli chodzi o swoją estetykę, zarówno wizualną, jak i muzyczną. Ale to już też zależy od gustów. Moi drodzy, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Widzimy się już niebawem. No i cóż, tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia może na jakimś najbliższym Targu Staroci. Kogoś może spotkam, bo teraz praktycznie na każdym Targu Staroci spotykam kogoś z moich widzów i pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.